Mamy tutaj dwa wektory, prawda? Pierwszy wektor U jest w pierwszej ćwiartce, drugi w drugiej ćwiartce i mamy ich współrzędne i naszym zadaniem jest znalezienie kątów, jakie tworzą te wektory z dodatnią częścią osi X, czyli tutaj jeden kąt jest oznaczony teta, drugi alfa. No i zachęcam teraz do przerwania oglądania tego filmu i próby samodzielnego rozwiązania tego zadania. No dobrze, to teraz zacznijmy od wektora U. Wektor U ma współrzędne 3 i 4 i tutaj są jeszcze przedstawione alternatywne dwie notacje. Jedna to jest taka 3i plus 4j. Otóż i to jest często stosowana notacja, takie i z takim daszkiem, to jest to samo co ex, czyli to jest wektor jednostkowy w kierunku osi x, a j to jest wektor j, przepraszam, z takim daszkiem, to jest to samo co ey, czyli to jest wektor jednostkowy w kierunku y, w dodatnim kierunku y, tak? Czyli na tym rysunku to jest i to jest to samo co ex, a ten wektor to jest wektor j z daszkiem i to jest to samo co ey. Więc to jest dwie notacje, które są często stosowane. No dobrze, czyli mamy współrzędne wektora w pierwszej ćwiartce 3, 4. No i co? I naszym celem jest znalezienie tego kąta. No i oczywiście możemy zrobić to z funkcji trygonometrycznych i z trójkąta prostokątnego. Czyli tak, jeżeli my teraz narysujemy sobie tutaj trójkąt prostokątny, to będzie jedna z jego przy prostokątnych. Tu jest druga. O. Tu jest kąt prosty. No to co, to widzimy, że jakąś funkcję trygonometryczną, czyli mamy te współrzędne, prawda? Czyli na przykład tangens teta, wiemy, że tangens kąta teta, no to jest stosunek tej przy prostokątnej do tej, tak? Czyli to jest 4 do 3. Czyli wiemy, że znamy kąt teta, którego tam musimy znaleźć kąt teta, którego tangens jest 4 trzecie. No, nie jest to żaden ze znanych takich wartości tangensa, wobec tego tutaj posłużymy się kalkulatorem, wobec tego teta to jest funkcja odwrotna do tangensa, czyli nazywa się arcus tangens, teta to będzie arcus tangens 4 trzecich. No i tutaj posłużymy się kalkulatorem, dobrze, weźmy 4 trzecie i policzymy arcus tangens, tak? Czyli to jest około 5, w stopniach 53,1, około 53,1 stopnia. Jeżeli jesteśmy zainteresowani w mierze łukowej, czyli tak, przełączymy 4 trzecie, teraz w mierze łukowej, arcus tan to jest około 0,93 no, radiana tak w mierze łukowej. No dobrze, czyli widzimy tutaj, że rzeczywiście tangens tego kąta to jest stosunek współrzędny y do współrzędny x, prawda? Czyli tangens teta, tak jak tutaj, to była składowa wektora u w kierunku x, znaczy wartość tej długość składowej, czyli współrzędna, podzielona przez ux. No i teraz pytanie, czy tak jest zawsze, czy tak jest, jak jest wektor w drugiej, czy w dalszych ćwiartkach. No i oczywiście tak jest. Jeżeli sobie przypomnimy taką definicję funkcji, rozszerzenie definicji funkcji trygonometrycznych na dowolne kąty, tak, to jak to jest? Rysuje się okrąg, prawda? Akurat się bierze okrąg jednostkowy, ale to akurat nie ma znaczenia, dlatego że jak narysuję większy okrąg, to te trójkąty będą podobne, które tutaj za chwilę narysuję, więc to będzie to samo. I biorę jakiś punkt na okręgu i jego funkcję trygonometryczną, tangens tego kąta, no to jest właśnie stosunek y-owej współrzędnej do x-owej. I to niezależnie od tego, czy jestem, prawda, w pierwszej ćwiartce, drugiej, czy w każdej ćwiartce. Czyli rzeczywiście tangens tego kąta to jest współrzędna y podzielona przez współrzędną x. No dobrze, ten kąt jest około tam 53,1 stopnia, czyli 0,93 radiana. Przejdźmy teraz do drugiego przykładu, do ćwiartki drugiej, czyli tutaj wobec tego tangens alfa, no to już wiemy, że tangens tego kąta to zawsze jest stosunek składowej y do składowej x, czyli 6
przez minus 5, znaczy minus 6 piątych, tak? Minus 6 piątych. No dobrze, no to w takim razie alfa, powiedzmy, że spróbujmy arcus tangens policzyć, prawda? Czyli pytanie jest takie, alfa równa się arcus tangens minus 6 piątych. No ja tutaj postawię znak zapytania. Za chwilę zobaczymy, dlaczego ten znak zapytania był konieczny i że tak naprawdę to nie będzie, że to tak nie będzie. No dobrze, ale zobaczmy. Czyli tak, 6 piątych, zmienić znak i arcus tangens. To jest w radianach, może w stopniach, to bardziej jesteśmy do tego przyzwyczajeni. To było 6 piątych, zmienić znak i arcus tangens. Aha, około minus 50,2 wyszło nam, czyli to jest ten arcus tangens minus 6 piątych, to było około minus 50,2 stopnia. No, bez wątpienia kąt alfa po pierwsze powinien być dodatni, no bo ten kąt liczymy zawsze w tą stronę, prawda, taka jest nasza umowa, konwencja, no i on powinien być pomiędzy 0 a 360 stopni, a minus 50, no to raczej odpowiada, właśnie, czemu to odpowiada? Gdzie jest ten kąt minus 50? Jak za chwilę zobaczymy, to jest ten kąt dokładnie, o, tutaj jest minus 50,2 stopnia, około, czyli to jest i to jest tutaj, powinno być 180 stopni. Te dwa wektory powinny być na jednej prostej. Dlaczego tak jest? Otóż za chwilę się przekonamy o tym, ale teraz tak, no, trzeba sobie przypomnieć, co to jest arcus tangens. Otóż to jest funkcja odwrotna do tangensa, ale na przedziale minus 90 plus 90. Czyli wobec tego rzeczywiście ten, i teraz tak, to jest czyli dla wektorów, które leżą w pierwszej i czwartej ćwiartce, możemy używać arcus tangensa. No i oczywiście to jest tak, że jeżeli mam wektor 6 minus 5, to oczywiście jak ja wezmę wektor minus w na przykład, minus w leży tutaj, prawda, to jest minus w ten, to jakie on ma współrzędy? No 6, 5 i minus 6. Ale oczywiście ten stosunek tych dwóch jest taki sam jak dla wektora w, prawda? Czyli czy wezmę wektor w czy minus w, to stosunek współrzędny y do x jest taki sam. I rzeczywiście to jest ten kąt tutaj, to jest ten arcus tangens minus 6 piątych. A nasz kąt alfa, no to co? No to trzeba dodać 180 stopni, czyli alfa, czyli tutaj rzeczywiście to jest nieprawda, czyli kąt alfa to jest 180 plus minus 50,2, czyli to jest co? To jest jakieś tam 129, tak? 129,8, nie? 129,8 stopnia. No i to wygląda lepiej trochę. Teraz tak, no, czyli nawet moglibyśmy napisać taki wzór, prawda? Jakby ktoś chciał wzór, czyli kąt alfa dla wektorów w drugiej ćwiartce, to kąt to jest 180 plus arcus tangens, no współrzędna x, powiedzmy, jak mam wektor w, czyli wy do wx. To jest wzór, który daje mi dobry kąt dla wektorów w drugiej ćwiartce. Druga ćwiartka. Teraz oczywiście można to zrobić bardziej elementarnie, geometrycznie. Czyli jeżeli popatrzymy sobie na ten trójkąt tutaj, prawda? Jeżeli popatrzymy sobie tutaj na taki trójkąt prostokątny, o, czyli policzymy sobie ten kąt, nazwijmy go może na chwilę beta. I co? Jaki jest tangens beta? No tangens beta to jest to do tego, czyli tutaj oczywiście chodzi o długości teraz, tak? Czyli tangens beta, no to jest 6 piątych. Wobec tego samo beta to jest arcus tangens 6 piątych. No zobaczmy, ile jest arcus tangens 6 piątych. 6 podzielić przez 5 to jest 1,2, arcus tangens 50,2, czyli to jest około 50,2, no właśnie, prawda, czyli to jest kąt taki
Oczywiście to jest to beta, prawda? Jako kąt nieskierowany to jest tutaj beta, no bo te trójkąty są właśnie, te kąty są naprzeciwległe, czyli znaczy wierzchołkowe, tak to się nazywa, kąty wierzchołkowe. Czyli beta jest 50, wobec tego alfa to jest 180 minus 50,2, tak jak to powinno być tutaj, prawda? To jest to samo. No czyli albo można pamiętać dla wektorów, które są nie w pierwszej ćwiartce, tylko w drugiej, no to albo można pamiętać, prawda, że musimy uważać, jeżeli chcemy liczyć na kalkulatorze arcus tangens stosunku współrzędnej y do x, no albo też tak robi zawsze geometrycznie, że prawda, po prostu liczymy arcus tangens wartości bezwzględnej i odejmujemy to od 180 stopni.